Chciała na miejsce. Na miejsce. Na miejsce. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku. I tak wychodzi, że chyba będziemy testować tu głównie kosmetyki influencerów, bo wychodzą jak grzyby po deszczu. Lexi wypuściła swoją kolekcję z marką Ingrid, która w ogóle moim zdaniem króluje i też chyba, bo można powiedzieć, może nie, że jest, oni nie byli pierwsi, jeśli chodzi o współpracę z twórcami internetowymi, ale na pewno sprawili, że te kolekcje influencerów stały się takie, to nazwała, jakby oczekiwane. W sensie wiadomo, że jeśli powstanie jakaś kolejna ekipa, czy będzie dosyć duży twórca, to na 1000000% będzie miał swoją kolekcję, najprawdopodobniej z Ingrid. Nie kupiłam wszystkiego, bo jest w ogóle bardzo dużo kosmetyków w tej kolekcji. Mam natomiast dwie paletki. Wszystkie produkty jakby w tych opakowaniach, to są dwa bronzery kremowe i rozświetlacze w dwóch odcieniach. Mam też dwa kremowe róże i to w ogóle chyba jeden z bardziej interesujących mnie produktów. Mam czarny eyeliner, chociaż szczerze nie wiem, po co go kupiłam, bo nie używam czarnych eyelinerów, ale był to wzięłam. Maskarę i produkty do ust i tutaj szczególnie w tej kategorii bardzo mocno się ograniczyłam, bo błyszczyków była cała masa, konturówek też, bodajże są trzy odcienie, chociaż akurat w mojej drogerii była tylko jedna. I no mówię, zdecydowałam się na dwa błyszczyki tylko, bo stwierdziłam, że testowanie 6 czy 5 odcieni nie ma sensu. Tak więc tak, tak by się to prezentowało. Co ciekawe, to była moja najdroższa wizyta w Rossmanie ever. I ja słyszałam na TikToku, że ta kolekcja ma być pieruńsko droga w kontekście jakby tego, co było i standardowych cen w Rossmanie, jeśli chodzi o kosmetyki. I słuchajcie, tu oczywiście nie cały paragon jest, dokupiłam tu jakieś inne rzeczy też do domu, ale ogólnie wydałam w Rossmanie 458 zł. Ponad 400 by wyszło za te kosmetyki, mam takie... Damn! Dużo! A i zaznaczam, to były te ceny tych kosmetyków były na promocji, no bo wiadomo, że jak Rossmann wprowadza jakąkolwiek kolekcję, to wszystko jest na początku na promocjach, of course. Paletki są za 99 zł. Taka paletka, która w środku ma tylko tyle cieni. Dosyć dużo. Na pierwszy ogień polecimy sobie z bronzerami, ponieważ jest to produkt, który nałożyłabym na tym etapie makijażu jako pierwszy. Jeszcze zanim kosmetyk, to tylko odnieśmy się do opakowań, bo one się powielają we wszystkich paletkach. Ogólnie podoba mi się ten vibe, kolorystyka mi się bardzo podoba, natomiast to, że tu jest takie jakby gumowe, nie wiem, kojarzy mi się to na przykład z jakimiś tymi... Na pewno nie mogły być to kosmetyki, ale jak byłam dzieckiem, to były jakieś takie rzeczy, które miały coś takiego. Nie wiem, co to było, jak wy wiecie, to możecie napisać, ale mi się to po prostu kojarzy z moim takim dziecięcym czasem. Natomiast to się pieruńsko do siebie przykleja i jak to zostawicie gdzieś, to potem ciężko jest to odłączyć, tak więc nie jest to takie super użytkowe, jeśli macie więcej tego typu produktów, ale dobra. Mamy dwa odcienie, co też jest uważam fajne, bo najczęściej te kolekcje influencerów są bardzo ograniczone kolorystycznie. Opakowanie ma lusterko, tak więc tutaj też duży plus i jeśli chodzi o odcienie, to mamy espresso i coffee latte. Na pierwszy rzut oka są bardzo podobne do siebie. Moim zdaniem, przynajmniej w takim świetle dziennym, nie różnią się tonacją, tak w opakowaniu. Natomiast espresso jest na pewno troszkę ciemniejszy. Ale zróbmy swatcha i zobaczmy. Caffè latte. Dosyć takie tłustawe w pierwszym odczuciu. Ojej. Tu się nam coś ewidentnie odseparowało, w sensie są takie kropeczki, takie kuleczki lekko wyczuwalne pod spodem. A na swatchu już widać ewidentną różnicę, szczególnie w kolorystyce, w sensie w głębi bronzera. Espresso jest zdecydowanie ciemniejsze i espresso wydaje się być cieplejsze. Tak na brzeszkach widać, że tam tak trochę świeci pomarańczem, tak więc będzie to, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciepły bronzer. Caffè latte wydaje się być bardziej taki neutralny. Nałożymy sobie jeden i drugi odcień. Zobaczymy, jaka będzie różnica na buzi, bo mam wrażenie, że to będzie najbardziej, po prostu najlepiej tak sobie to sprawdzić. Zaczniemy od caffè latte, bo jest jaśniejszy. I zawsze tego typu produkty polecam Wam najpierw aplikować sobie na dłoń, żeby produkt rozgrzać. I będziemy zaraz go wtłaczać w pędzel, żeby po prostu na pędzlu było równo rozłożone. Żeby był równo rozłożony produkt na pędzlu. Tak powinno być.
pędzel fantastyczny do konturu na mokro, P60 z Hulu. I nabieram produkt. Okej, okay, produkt nałożył się bardzo ładnie, bardzo równo. Jest cieplutki ten odcień, ale do mojej karnacji pasuje idealnie. Ja też wolę cieplejsze produkty brązujące, czy nawet do konturowania. Chociaż ten byłby raczej właśnie taki brązujący, bo naprawdę jest bardzo ciepły, więc zobaczmy, jak ten ciemniejszy odcień i tym samym pędzlem nałożę odcień espresso. Okej, widać różnicę. W sensie to mi się podoba, bo często kosmetyki drogeryjne mimo innej kolorystyki często na twarzy wychodzą bardzo podobnie. Tutaj widać, że jedna strona jest ciemniejsza, druga jest jaśniejsza, ilość produktu była porównywalnie taka sama i o dziwo ja się dużo lepiej czuję w tej ciemniejszej wersji. Jest ciepła, to trzeba przyznać. Ja mam też skórę oliwkową w stronę ciepłej i dalej ten produkt wypada na mnie dosyć ciepło, ale nie jest jeszcze tak hardkorowo pomarańczowy. Tak więc osoby z jasną i chłodną karnacją, myślę, że żaden z tych produktów nie będzie dla Was. Natomiast jeśli chodzi o jakość produktu, fantastyczne, mi się bardzo podoba. Teraz muszę zrobić jakiś miks, żeby nie wyglądać jak szalona. No to lecimy z różami i powiem Wam, że mam tutaj jedną obawę. Zdarzyło mi się kiedyś, dajcie znać, czy Wam też się kiedyś zdarzyło, kupić kosmetyk w drogerii w takiej tubce i tubka w domu okazała się pusta. Zdarzyło mi się tak, raz kupiłam jakąś bazę pod oczy, pod cienie i w domu był smutek. I ogólnie te, jeszcze no ten już otworzyłam, ale one tak w odczuciu, jak się dotyka, to takie się wydają pustawe. Zobacz, Piotrek. Tak jakby tam było albo nic, albo bardzo mało produktu, nie? Nie możesz uczestniczyć aktywnie, to jest fajne. Tylko wszystko psujesz. No dobra. Już teraz Cię nie zapraszam. Jeśli chodzi o odcienie, to mamy Raspberry Jam i Peach Jam. Podobają mi się te kolorki w opakowaniach, szczególnie Peach. Bardzo lubię brzoskwiniowe odcienie. W ogóle te kolory bardzo takie odpowiadają mojej koszuli. By the way, jeśli chcielibyście zrobić sobie taką koszulę, możecie wpaść na ostatni kanał, na ostatni film, na kanał też. Na ostatni film, gdzie farbujemy ubrania lodem. Zajebista sprawa, polecam. Proszę nagrywać, bo właśnie nie chcę lecieć. O. Ale słuchajcie, no nie ma tego produktu tam za dużo. Takie uczucie, jakbym już używała tego z kilka miesięcy, a taki róż kosztuje, drodzy moi, 43 zł. Zobaczmy jak drugi. Dobra, tu było więcej. Damn, ale dużo nałożyłam. Piękny jest ten brzoskwiniowy, jak na kosmetyki drogeryjne. Rzadko się pojawiają takie, bym powiedziała, troszkę inne rozwiązania kolorystyczne. Ten różowy to taki klasyczny, natomiast właśnie brzoskwiniowy, on też nie jest taki typowo jasno, żarówiasto neonowy, tylko jest taki troszkę bardziej przełamany, zgaszony. Wydaje mi się, że będzie wyglądał przepięknie. Zacznijmy od różu, ale ja chcę bardzo mało tego produktu mieć tu. Bardzo maleńko, dosłownie nawet 1/10 tego, co nałożyłam, bo produkt wydaje się być bardzo napigmentowany i też wprowadzam go maksymalnie równo w pędzel najpierw i dopiero teraz lecimy na twarz. Okej, pojawia nam się kolor, na razie delikatnie, więc teraz troszkę odważniej sobie tutaj nałożę produktu. Okej, nałożył się bardzo ładnie, bardzo równo, bez plam. Nie jest, znaczy nie daje takiego dewy efektu. Nie jest też taki 100% matowy. I mimo, że ja nie jestem fanką takich klasycznych Barbie róży, bo one są po prostu chłodniejsze i na mojej oliwkowej skórze nie zawsze wyglądają dobrze, bardziej wyglądają jak jakieś podrażnienie, to ten wygląda bardzo ładnie. Ja myślę, że jakbym go jeszcze dopudrowała jakimś takim różem sypkim, nie sypkim, pudrowym, dopudrowała pudrowym, to w ogóle byłoby przepięknie, natomiast jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona formułą tych produktów, bo bałam się, że one wszystkie będą szły w taki kierunek tłusty, bo znaczy nie wiem, się nie znam na chemicznym, na takich chemicznych składach kosmetyków, co jest, wiecie, tańsze i w ogóle, ale często te tańsze produkty do konturowania są tłuste.
taką ja przeprowadziłam statystykę i to są moje obserwacje. I to nie zawsze dobrze wygląda, bo często to po prostu powoduje taki ciężki look daje, bo jak coś jest takie tłuste, to się nakłada dosyć gruba warstwa i zazwyczaj mi się to nie podoba, natomiast tu jest fajnie. Dobra, jedziemy teraz z pomarańczem i tu już, proszę Państwa, już się nie ograniczam. Pewnie wyjdzie taki delikatny miks, ale trudno. W ogóle teraz będziecie to idealnie, możecie to zaobserwować, o co mi chodzi z tymi brzoskwiniowymi różami na mojej skórze. Ta strona wygląda dużo bardziej naturalnie, że ten róż brzoskwiniowy, on się tak wtapia w skórę i trochę się wtopi w bronzer i trochę właśnie w odcień mojej skóry. Tutaj widać, że jest ten różowy, bo on, jego odcień nie jest tak podobny do odcienia mojej skóry i ta wersja podoba mi się bardziej. Czasem mam też ochotę na taką bardziej crazy. Ale to wygląda przepięknie i ja w ogóle myślę, że będę właśnie robić sobie taki miks jednego i drugiego, bo wygląda to prześlicznie. Dołożę sobie jeszcze brzoskwini na tą stronę, żeby twarz wyglądała względnie równo. I w ogóle skóra wygląda tak przepięknie i lekko. Wow! I po dołożeniu drugiej warstwy na ten policzek mam wrażenie, że zrobiły się delikatne plamy, co może sugerować, że ten w ogóle róż troszkę nam zastyka, dlatego jak nałożyłam drugą warstwę, to wiecie, to tak dobrze nie siadło, bo po tej stronie jest przepięknie. I ogólnie to też nie jest coś takiego mega chamskiego i osoba, która będzie z Wami przebywać, tego nie zauważy, natomiast ja, jak już nie mam czegoś czepiać, no to muszę się czepiać wszystkiego. Ale to, jak wygląda skóra, jak to dalej wszystko jest świeże i lekkie i że niewielka ilość wystarcza, żeby osiągnąć taki efekt. I love it. Okej, przejdźmy teraz do paletek. Zazwyczaj paletki, do paletek mam jakieś ale, więc po dobrej przejdźmy do paletek i pomijając już kwestię cenową, która uważam, że jest no dosyć wysoka. Sama paletka jest fajna, taka nawet powiedziałabym dosyć ciężkawa w odczuciu, ma fajne, ładne, duże lusterko. Natomiast no, ilość cieni jest bardzo mała i bardzo ograniczona. Ciekawa koncepcja w ogóle, że mamy 4 mniejsze cienie i 2 większe. Zakładam, że może, w sensie, bo nie wiem, na przykład nie oglądałam filmu Lexi ani jej jakieś wypowiedzi na ten temat. Może to jest tak, że to są cienie, które ona na przykład najbardziej lubi, dlatego ma je większe, ale to są tylko moje przypuszczenia. Jeśli chodzi o kolorystyki tych palet, to mi się podoba, mimo że jestem zawsze jednak po stronie kolorowych cieni, ale fajnie, że w każdej palecie jakiś kolor się znalazł i że mamy też kolorowe błyski. Natomiast za co ode mnie duży plus, ale to jest tylko jakby moje personalne na razie, kolorystyka brązów jest przepiękna, szczególnie tej paletki cieplejszej. Jak patrzę na ten brąz, który chyba nie ma... O, mają swoje nazwy! Oh fuck. To jest ogólnie jakaś mapka. Rozpisane są te nazwy. Ale szczerze Wam powiem, że nie wiem, które są które. Dobra, nieważne. Ten brąz jest przepiękny, ciepły, troszkę przełamany różem i ja uwielbiam takie brązy, bo tak jak już wspomniałam Wam wcześniej, należę do tych ludzi, co lubią ciepłe odcienie wszystkich kolorów i w tym się lepiej czuję, tak więc bardzo mi się podoba, że jest taki brąz, bo bardzo często brązy są szare lub takie lekko zielone, czym ja się niedobrze czuję. Ale dobra, nieważne co ja czuję, jak u mnie, pomalujmy coś na twarzy. Ja chcę zrobić coś crazy. Tak więc zobaczmy, czy z tych na pierwszy rzut oka dość basicowych paletek, takich dziennych, damy radę zrobić coś super crazy. Prawie bym zapomniała o swatchach, a jest to jakby must have przed nakładaniem czegokolwiek na powieki, tak więc pomacajmy te paletki. Zacznijmy sobie od niektórych matów. No i błyski, bo mam czasem wrażenie, że jeśli paletka ma dobre błyski, to już i tak jesteśmy na wygranej pozycji. W sensie maty zazwyczaj też są dobre. Dobra. Mam na paluszkach. Wygląda spoko, a błyski to w ogóle wyglądają bardzo zacnie. Tak więc lecimy. Teraz ich puknę czymś. Okej, moje pierwsze przemyślenia są takie, że błyski mają potencjał. Ja, jak wiecie, lubię błyski z taką dużą ilością najróżniejszych drobin, takie bardzo
3D, Mixmy i te sprawy. Te dwa są bardzo fajne. Nie mają może drobin w różnych kolorach, ale bardzo mocno się błyszczą. Ten złoty natomiast jest taki bardzo dzienny. Nie podoba mi się jakoś super bardzo, ale... Bo ogólnie mało się błyszczy tak w kontraście do reszty. Ale myślę, że bardzo... Ale myślę, że ogólnie bardzo dużo osób do takich dziennych makijaży będzie mogło go sobie wykorzystywać. Natomiast jeśli chodzi o maty, to nie były najbardziej miękkie pod palcem, to też jeszcze o niczym nie świadczy. Brąz nałożył się dosyć mocno, ale tak jak to zawsze powtarzam, ja od brązów to w ogóle oczekuję najwyższej jakości, bo już praktycznie każda paletka ma fantastyczne brązy. Jeśli brązy w paletach są słabe, to w ogóle już trzeba uciekać. Natomiast jeśli chodzi o ten liliowy, to też trzeba mieć na względzie, że to jest cień pastelowy. No i nie nałożył się tak jakoś super bardzo równo i intensywnie. Natomiast zobaczymy jak na powiece, bo przy akurat pastelach to też swatch nie zawsze świadczy o tym, jak będzie się zachowywał na oczach. Okej, powiem wam, że mam zadziwiające spostrzeżenie, jeśli chodzi o tę paletkę. Ogólnie są moim zdaniem bardzo dobre. I mimo, że mówiłam wam, że brąz z tej ciepłej, żółtej paletki bardziej do mnie przemawia, nawet go nie używam, ale ta fioletowa jest fantastyczna. Zaczęłam w ogóle make-up od brązu, tego najciemniejszego. Chciałam od razu przetestować, czy on nie będzie po prostu taki ciężki do pracy. I on się rozblendowywał w momencie, kiedy nakładałam kolejny brąz, tak więc na pewno też przy smoky będzie taki przyjemny. Kolejny cień, który mnie... To będzie chyba mój ulubiony cień z paletki, czyli ten fiolet, który w opakowaniu wygląda bardzo ciemno, ale on tutaj wygląda niesamowicie. I on, jak się tak właśnie przyjrzę bardzo z bliska, to on w sobie ma delikatne takie drobiny różowe, delikatne niebieskie. Ja uwielbiam połączenie fioletu, niebieskiego, różu, więc jeśli takie drobiny występują w jednym cieniu, to ja zawsze będę go kochać całym sercem. I też, mimo tego, że jest to cień błyszczący, to zobaczcie, jak ładnie dało się narysować linię przy pomocy takiego cienia. Nie było to najłatwiejsze. Trochę się też osypało w trakcie, ale to raczej jest wina właśnie techniki, w sensie tego, że no, takie cienie złożone z drobin, nakładane pędzelkiem, zawsze będą się sypać. Natomiast wygląda przepięknie i mega mi się podoba. Jakby I love it. Przejdźmy teraz do cieni, które mnie nie porwały. Jestem trochę smutna, jeśli chodzi o cień chyba Loser, według tej rozpiski, czyli ten taki brązowo błyszczący. Ja szczerze myślałam, że on będzie miał mniej napigmentowaną bazę i on będzie taki półtransparentny. On jest taki bardzo brązowo rudy, co mi się trochę gryzie z brązem. Natomiast też gdybym, teraz jak wiem, że on taki jest, to uważam, że wyglądałby fantastycznie jako taki szybki make-up. Po prostu kładziecie ten cień na całą powiekę, blendujecie krawędzie i wygląda perełka. Przy tym makijażu chciałam, żeby ten środek był bardziej transparentny, tylko żeby było dużo błysku, a wyszło, no widzicie, takie miedziane jest dosyć mocno. No ale cóż, jest jak jest. Ogólnie wygląda spoko, po prostu nie spodziewałam się, że będzie miał tak mega mocną bazę pod spodem. Na niego nałożyłam ten różowy, który na swatchu i też właśnie nakładany na oko. On jest bardzo taki srebrzysto-złoty, nie ma dużo w sobie koloru różowego, tak więc warto też o tym pamiętać. I teraz tak, cienie, które najmniej mnie w ogóle zachwyciły, no to chyba ten fiolet, w ogóle teraz go nie widać. On zniknął w makijażu i jest to taki fiolet, który jak się dokłada, to w ogóle ma się wrażenie, że robi się taki trochę biały, jakby granice ze skórą wyglądają bardzo niezdrowo. Fiolet jest ciężki, fiolet musi mieć dobre takie podtony, żeby właśnie nie sprawiać wrażenia jakiegoś siniaka lub brudu. I mimo tego, że to jest pastel, to nie wygląda najlepiej. No i mówię, teraz praktycznie go nie widać, więc no niestety dla mnie na nie. I też taki mój tutaj osobisty zawód, jeśli chodzi o te błyski, takie klasyczne złote w paletkach. Jedna i druga ma w tym miejscu taki złocisty błysk. Dla mnie one są mało trójwymiarowe, mało mają
takiej głębi i przez to, że są takie bardziej, bym powiedziała nawet, no dają bardzo dużą taflę złotą. I niektórzy może lubią tego typu wykończenia, ja nie lubię osobiście. Dla mnie są za ciężkie na oku, mam je w kąciku. Musiałam je mocno rozblendować, żeby ten efekt nie był taki bardzo metaliczny, bo po prostu takie wykończenia kojarzą mi się z cieniami ze starych paletek. Ale ogólnie bardzo fajne i uważam, że jakościowe produkty. Nie wiem, czy aż za stówkę. Myślę, że ja byłabym skłonna dać tak do 50 zł, 60, więc na promce, bo chyba na promce były za 60 zł, to uważam, że warto, jeśli kolorystyka, tak wiecie, Wam na 100% pasuje. W sensie musicie być pewni, że będziecie używać wszystkich cieni. Przechodzimy teraz do tuszu do rzęs, ponieważ byłby to następny krok w moim makijażu. Tusz do rzęs, modeling, mascara. Coś więcej tu jest o niej? Jakieś information? Nie, nie ma. Okej, okay. Nie wiemy, co będzie robić. W sensie ma... okej. Okay. Szczoteczka? Akurat najmniej lubiany przeze mnie kształt. I w ogóle bardzo mała jest. Tak mi się wydaje, w sensie jak patrzę na nią, to takie maleńka główka, no ale dobra. Jest silikonowa, to jest plus. Pierwsza warstwa, bardzo delikatny efekt. I don't like it. Ja mam bardzo długie rzęsy, jeszcze teraz są po laminacji i naprawdę z maskarą może być mega efekt wow. Tutaj jest poprawnie. Rzęsy nie są posklejane, są przyciemnione. Nie powiedziałabym, że to jest też takie mega czarne wykończenie. Nie wydłuża ten tusz też za bardzo tych rzęs. Po prostu je przyciemnia. Tak więc jeśli lubicie taki bardzo delikatny efekt lub taki wymagają u Was w pracy, w szkole, I don't know, to spoko, ale dla mnie na nie, ja lubię mieć, czasem nawet lubię mieć tak mocno posklejane rzęsy, po prostu lubię taki bold efekt, więc no. Co, Lusia? Też mi buźki? Jezu, zapach śpiącego pieska. I w ogóle przez tą małą szczoteczkę trzeba się też nieźle namachać. Okej, okay, efekt na dolnych rzęsach mi się podoba. Przez to, że na szczoteczce jest mało produktu, to wiecie, nie uwaliłam sobie całej dolnej powieki, tak więc tutaj widzę plus i zastosowanie, więc pewnie tylko do właśnie dolnych rzęs będę używać tej maskary, bo no górne, wiem, że moje rzęsy po prostu potrafią robić większe wow, a tutaj jest po prostu okej. Okay. Przechodzimy do rozświetlaczy i tutaj aż jestem też... To nie są rozświetlacze. Rozświetlacze są w dwóch kolorach, za co też duży plus, bo im więcej opcji, tym lepiej. Natomiast ten rozświetlacz jest crazy. W sensie to jest odcień Strawberry Pie. No, w sensie fajnie, bo wydaje mi się, że ogólnie na rynku takim drogeryjnym mało jest takich ciemniejszych rozświetlaczy, które będą, zakładam, dobrze wyglądać na ciemniejszych karnacjach. Tak więc zaraz sobie go zeswatchujemy i zobaczymy w ogóle, bo to też może inaczej wyglądać na swatchu. No a drugi to jest taki klasyczek, czyli Apple Pie. No cóż, zeswatchujmy to, coś Wam wtedy więcej powiem. Dobra. No nie wiem. W sensie bardzo są miękkie pod palcem, natomiast ten ciemniejszy ma konsystencję bardzo taką mokrą, bardziej nawet jak na taki fajny cień do powiek. Jest też ze złotą bazą, dosyć ciemną bazą i przebija złoto. Więc ogólnie sam produkt mi się podoba, nie widzę tego na twarzy swojej to już w ogóle. Jeśli ktoś z Was ma ciemniejszą karnację i używał tego, dajcie koniecznie znać, czy to będzie spoko wyglądać. Natomiast drugi rozświetlacz, gdzie jest błysk? Ten ciemniejszy to chociaż się błyszczy mocno na słodzu. Natomiast Apple Pie taki jest, tak żeby to ładnie powiedzieć, subtelny. Ten ciemniejszy odcień rozświetlacza trochę mi przypomina vibe z tego rozświetlacza z Half Beauty, Half Magic, no tej Doni z Euforii, tej marki jej. Robiłyśmy test z Ewą Red Lipstick Monster, tylko że w marce Doni ten produkt jest taki bardziej fioletowo-różowy, tutaj mamy dosyć taki ciemny, miedziany, więc jest szansa, że ten produkt nakładany w małej ilości może być jakby takim
troszkę różoroświetlaczem. Szczególnie na przykład na takie jaśniejsze karnacje. Trochę się boję tego używać, bo bardzo mi się podoba make-up i nie chciałabym sobie zrobić plamy. Tak więc zacznijmy od tego Apple Pie. Chociaż no, boję się też, że ten nie spełni moich po prostu oczekiwań błyszczących, bo jego wykończenie na dłoni wyglądało bardziej jak taki na przykład puder rozświetlający dla mnie. Okej, będę musiała odwołać swoje słowa, bo na policzku nałożony takim pędzelkiem dosyć skoncentrowanym wygląda bardzo ładnie. Daje efekt tafli, nie ma tutaj drobin. Więc ja pewnie na niego dołożyłabym coś z drobinami, bo ja po prostu lubię drobiny. Ale jest to dobra baza, coś taki podobny jak rozświetlacz Znam na przykład. Pięknie wygląda na mojej skórze. Wracam honor. Co z tym? Próbujemy to? On będzie przyciemniał, więc... I jest bardzo złoty. Tak bardzo złoty, bardzo. Nie będę go nakładać, bo wiem, że skończy się to ciemną plamą na policzku i ja też nie jestem fanką tak złotych rozświetlaczy. Przejdźmy do ostatnich produktów, czyli do ust. I bardzo mnie cieszy, że w kolekcji Lexi pojawiła się konturówka, która w ogóle tak na pierwszy rzut oka wygląda jak perfekcyjny odcień brązu dla mnie. Ja ostatnio nie rozstaję się z konturówkami, tak więc oby to była dobra konturówka. Z odcień 3, tak więc albo w moim Rossmanie nie było innych odcieni, albo wszyscy wykupili 1 i 2, bo jak ja już przyszłam o 10 tam ileś, to były same trójki. Rozcieram delikatnie krawędzie, bo jak mam tylko takie błyszczyki, to wolę, żeby krawędzie, kredki były takie, wiecie, delikatnie rozmazane, żeby ten efekt był delikatniejszy. Natomiast sam kolor bardzo fajny, kredka jest fajnie miękka, fajnie sunie po ustach. Nie jest też zbyt mocna, bo ja osobiście też nie lubię takich mega chamskich, takich aż tłustych kredek, bo potem ciężko jest nad tym zapanować, tak więc bardzo fajny kolor. Może dla mnie fajniejszy by był ciut cieplejszy, ale naprawdę spokojnie, na pewno będę korzystać. No i błyszczyki. Ja wziąłam te takie o najdziwniejszych kolorach, można by powiedzieć. Jeden właśnie taki wiśniowo-różowy, też z fioletowymi drobinami i to jest odcień Cupcake. Oraz mam jeszcze odcień Violet Forever i w ogóle jak się patrzy na produkt w butelce, to daje mi to taki vibe takiego jakiegoś kosmicznego nieba z kreskówki. I dlatego wzięłam ten produkt. Tak więc nałóżmy sobie jeden na górną powiekę, wargę, a drugi na dolną. Zobaczymy też, czy jest jakaś różnica w kolorze. Ale pachnie truskawkami. Okej, fajny, taki bardziej konkretny błyszczyk, nie taki, ale nie taki tłusty, olejkowy, ale taki z tych cięższych. Weźmy teraz fiolet. Ten ma mniej koloru na tej szpatułce. Pachną tak samo. Okej, fioletowy błyszczyk nie zostawia fioletowego koloru, nie jest nawet tak zabarwiony. Ewidentnie same drobiny muszą sprawiać to, bo taki kolor nie zostaje na ustach. Zresztą było to widać po aplikatorze, który był praktycznie transparentny. I widać, że dolna warga jest bardzo taka juicy, taka lekko zaczerwieniona, więc gdybym miała wybierać, to chyba bardziej bym się skłaniała ku temu delikatnie takim ożywiającym. Jezus, to za trudne. Wolałabym ten, bo tak trochę ożywia te usta. A ja czasem szukam właśnie produktu, który chcę nałożyć, jak nie mam konturówki i nic innego pod spodem. Tak więc na pewno to by wyglądało bardziej zdrowo. Teraz je połączę. Okej, usta się nie lepią, nie kleją. I mimo tego, że czuć dosyć taki konkret na ustach, to nie jest to zbyt ciężkie. Taki idealny balsam. Idealny balsam na usta. I fajnie, mimo wszystko fajnie, że ten fiolet nie jest fioletowy na ustach, bo miałam kilka takich błyszczyków i przynajmniej ja osobiście nie lubię siebie w takich kolorach. Tego wzięłam, bo wydawał mi się być taki bardziej różowy, więc taki cieplejszy. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o produkty do ust. Wygląda fajnie. Czy to wszystko? Nie! Odjuros.
Ale chyba sobie podarujemy. Potestujemy eyeliner razem z drugim rozświetlaczem na TikToku bądź na Instagramie, więc możecie mnie wszędzie obserwować. Może się pojawi na shortcie jakiś dodatkowy materiał, bo szczerze nie chcę tutaj ingerować już w ten make-up, bo mega mi się podoba to, co wyszło na oczach. Jeśli miałabym wybierać mój ulubiony produkt z całego tego testu, to byłyby to zdecydowanie róże, a potem bronzery. Jest to na pewno coś, czego brakuje w drogerii, czyli po prostu dobrych jakościowo produktów kremowych do konturowania, takich też nie za miliony monet, chociaż no tu możemy się kłócić, bo dosyć drogie są te produkty, ale mimo wszystko łatwiej dostępne są w Rossmanie niż online na przykład. Paletki, rozświetlacze, spoko, bez szału, ale jakby są jak najbardziej do użytkowania, jeśli ktoś lubi i potrzebuje danych kolorów czy coś, to będzie zadowolony. Tak więc ja się bardzo cieszę, bo przynajmniej nie wydałam tylu pieniędzy na marne kosmetyki, przynajmniej na pewno większość ze mną zostaje. Ja uważam ten test za bardzo udany. Tak więc gratulacje Lexi, bo to naprawdę bardzo dobra kolekcja. Dajcie znać, jeśli używaliście kosmetyków z tej kolekcji, czy Wam się sprawdziły, może Wam się nie sprawdziły. Jeśli macie jakieś produkty, których ja nie testowałam, to koniecznie dajcie znać. Wbijajcie na inne social media i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pa!